Czy będziecie oglądać turniej Euro 2016? A czy sami, czy z kimś? Jak to u was w domach wygląda? Czy sami oglądacie, czy z tatą, czy z mamą, czy jak to wygląda? Z dziadkiem. Dobra, a wy? Z mamą. Z tatą i mamą. Ja z bratem i z tatą. Czasami ja bawię w mistrzostwa. Bawicie się w mistrzostwa Europy. I jak to wygląda? To zabawa. To się malujecie, czy jak? My mamy bramki mistrzostwa Europy. Macie bramki. I co, gracie w domu w piłkę? Tak. Mhm. I my jesteśmy bramkarzami. Na was winkiem to ja czasami jestem. A czasami to ja. Ja oglądam z mamą i z tatą i z siostrą. A ja oglądam z całą rodziną. A jak oglądam 2016 to z tylko tatą. Jak oglądam 3 razy 16 to z całą rodziną. Ja oglądam Euro 2016 z całą rodziną. Czy znacie jakichś zawodników? Ja znam. No, słucham. James Bond. To dobre. Lewandowski. Jasne, kto jeszcze? Krychowiak. No, Milik. Mhm. No dobra, a jaki jest taki najbardziej znany według was? Piszczek. A taki najbardziej znany jest z naszej kadry? Lewandowski. A co o nim wiecie? Najlepszym piłkarzem z Polski. Że jest najlepszy. Jest napastnikiem, tak. Jest na tak. W zespole takim co dla swojego trenera tak robi, żeby trener tak się na niego cieszył. I potrenuje w zespole takim. No bo trener go trenuje tam. Ja Lewandowski ćwiczy w Niemiec. Lewandowski jest kapitanem drużyny. O właśnie, super. A wiecie, co robi kapitan? Tak jak mój brat. Mówi, co inne nie muszą robić. A czy wiecie, jaki numer na koszulce ma Robert Lewandowski? 9. 9? A wam się, słuchajcie, podobają takie gadżety ze stacji paliw i inne takie, podobają się takie figurki z piłkarzami, zbieracie może coś takiego? Ja zbieram karty Euro 2016. Ja zbieram, ale moja mama mi nie pozwala. Mama ci nie pozwala zbierać? Ale kiedyś mi pozwoli. Jak myślicie, kto wygra te mistrzostwa? Chyba Polska. Polska? Myślicie, że ma szansę wygrać? Jasne. Polska zawsze będzie wygrywać. No bo w drużynie Polski jest najlepszy gracz. Najlepszy gracz. I one mają sobie. A jak myślicie, jakie są jeszcze inne drużyny, które mogą wygrać? Rumunia. Niemcy. No Niemcy, mistrzowie świata. Francja albo gospodarze. Super. To Polska wygra te mistrzostwa, ale gdyby nie wygrała, to jak myślicie, które miejsce zajmie Polska w tym turnieju? Pierwsze. Pierwsze znaczy, że wygrała, a gdyby nie wygrała, to które? Drugie. Mhm. Trzecie. Tak myślicie, tak? Czwarte. Piąte. Szóste. Czy dziewczyny grają w piłkę? Piłkę Polska gra, ale ona, ale w przeciwku. W ogóle. Widzieliście kiedyś grające w piłkę dziewczyny? Nie. A wy dziewczyny widziałyście? Ja widziałam. A wy gracie w piłkę? Nie gracie. A czemu nie gracie w piłkę? Powiedz głośno. Nie. Ja grałam czasami. Ty grasz czasami. Wiecie, co to jest turniej dzikich drużyn? To jest taki turniej piłki nożnej dla młodych ludzi, organizowany przez Gazetę Olsztyńską. Jaki kurtowie? Dlaczego ten turniej będzie się nazywał turniej dzikich drużyn? Jak myślicie? Bo będą dzikie drużyny. No, będzie dla was drużyna.
drużyna. I ona jest dzika. Fajnie jest być piłkarzem? Tak! A fajnie jest być napastnikiem i bramkarzem. Czy chcielibyście być piłkarzami? Ale mam, bo nie masz pucharu, a chciałbyś mieć, tylko tak? Tylko mam same medale. Hmm.